Nazywa się Orwellian, jak pewnie znacie George'a Orwella, taką postać kompletnie antytotalitarną, antyfaszystowską. I ostatnio mieliśmy taki piękny piknik w lesie, gdzie paru oszołomów postanowiło pokazać, jak bardzo ważne są takiego typa urodziny. I tak się zastanawiam, jak kurwa jest to możliwe, że w kraju dotkniętym przez faszyzm, przez kraju, gdzie zginęło z rąk faszystów prawie 6 milionów osób, jak można się kurwa czymś takim jarać? Jak chore to jest, kurwa. Orwell.
się takie stwierdzenie, że mainstream to syf, kiła i tak dalej, ale ostatnio, od pewnego czasu jest takie bardzo pozytywne zjawisko, gdzie wegetarianizm, weganizm wchodzi do mainstreamu. Masa Knajp, choćby tutaj w Warszawie, serwuje żarcie, które mogą coś wegetarianie, weganie. Cruelty Free to jest mega zajebista rzecz, warta rzecz rozważenia. Robert nas zapytał ostatnio, czy to hit, czy kit. No to jest po prostu mega hit. Jest tutaj okazja, żeby dołożyć się do puszki Footnote Bombs, widziałem, jest. Myślę, że zamiast matę jednego czy jednego piwka można wrzucić te 3 złote, 4 w sponce. Dzięki. Jest coś takiego jak barometr takiego poczucia, jak czujemy się jako społeczeństwo. W 1968 roku był taki człowiek, który się nazywał Ryszard Siwiec, który zaprotestował przeciwko inwazji wojsk radzieckich, Czechosłowacji wówczesnej. A ostatnio mieliśmy parę miesięcy temu historię człowieka, który się podpalił pod Pałacem Kultury w proteście przeciwko temu, co się dzieje obecnie, przeciwko wszystkim tym złym rzeczom, które się dzieją w naszym państwie. Czasem się zastanawiam, jakim tchórzem sam jestem, bo jest mi wygodnie, mam pracę, spoko, jakoś to się wszystko układa, ale nie mam takiej siły w sobie, żeby samemu zaprotestować. Może nie tak, żeby zrobić sobie krzywdę, ale żeby pokazać, że mój głos się liczy, twój głos się liczy. Dzięki.